Michael Camilleri, który trafił do Los Angeles przed tym sezonem. Zgoda. Póki co to nie był Camilleri, który w jakiś sposób no, zmienił tą ofensywę Los Angeles Kings w bardzo widoczny sposób i tak dalej. No, ale to pomimo tego jest bardzo doświadczony, mocno ofensywnie usposobiony zawodnik i przy dobrym środkowym, przy takiej naprawdę fajnej linii ofensywnej jest w stanie sporo punktować, zostaje oddany, pomimo tego, że i otrzymują w zamian Jussiego Jokinena, przy całym szacunku do Fina, w tym sezonie jest kompletnie bezproduktywny w ofensywie, przynajmniej w dotychczasowych meczach w Barwach Oilers. I w związku z tym pytanie, no, zaczynamy mieć problemy w ofensywie, oddajemy gościa, który no, ma jakieś walory ofensywne, myślę, że dość znaczące, więc dokąd to zmierza? Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Tak, była ta wymiana rzeczywiście. Ja pochwaliłem obu menedżerów wtedy za tą wymianę, bo to jest ta sama logika, o której mówiłem przy kontrakcie JT Tavaresa. Czyli coś próbowali zrobić. Natomiast ja chciałem ugryźć problem Kings z innej strony troszkę. Ze strony, o którą też jesteśmy pytani, to zaraz następne pytanie będzie o trenerów. Jednym z nowych trenerów właśnie w tym sezonie jest John Stevens. W takich sytuacjach trzeba mieć troszkę więcej cierpliwości, bo oni mieli bardzo udany październik i chyba wszyscy może troszkę przereagowali w tym kierunku, że to już jest naprawiona drużyna.